Dwa tygodnie temu na kanale Krzysztofa Stanowskiego pojawił się film analizujący karierę Natalii Janoszek. Krzysztof Stanowski sugeruje, że ta kariera po prostu nie istnieje. No więc pojawiła się w końcu odpowiedź ze strony Natalii Janoszek, a więc pozew. Treść oświadczenia można przeczytać na Instagramie Natalii Janoszek. Jeśli chodzi o reakcję dziennikarza na to oświadczenie, to chyba jest ona trochę inna niż się spodziewał team Natalii Janoszek. I to jeszcze nie koniec, ponieważ Krzysztof Stanowski opublikował jeszcze na swoim YouTubie taki film. Patrzcie, 19 czerwca lecę do Mumbai i postanowiłem sobie, że przeznaczę potencjalnie 100 tysięcy złotych na cel charytatywny. Mianowicie przejdę się ulicą Mumbai i spytam 100 napotkanych osób. Pokażę im twoje zdjęcie i poproszę, żeby powiedzieli, jak się nazywasz. Za każde odgadnięcie, jak się nazywasz, zapłacę 1000 złotych. Więc sama rozumiesz, jakie to ryzyko z mojej strony. Jeśli 100 osób powie, że nazywasz się Natalia Janoszek, wówczas będę musiał zapłacić 100 tysięcy złotych. Wprawdzie na teraz czuję, że nigdy moje pieniądze nie były bezpieczniejsze, ale może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Dalej Stanowski zaprasza Natalię albo osobę jakąś z jej teamu, żeby po prostu jechała w roli neutralnej osoby, która sprawdza wyniki tej sondy, żeby potem nie powiedzieli, że są wyniki sfałszowane. Czy Natalia Janoszek zdecyduje się jechać z Krzysztofem Stanowskim do Mumbai? Raczej wątpliwe, ale niemniej jednak ciekawe jest, jak zareaguje na ten film.